Dzisiaj szybki filmik na temat klejenia o-ringów z EPDM. Tutaj mamy o-ring 5 mm i będziemy go kleić. Oczywiście powierzchnia musi być równo przycięta, żeby zachować reżim produkcyjny, to znaczy tej czystości i powtarzalności. Pamiętajcie o tym, że szczypce także powinny zostać odtłuszczone oraz końcówki, tak żeby przy cięciu one nam się, ta powierzchnia nie pobrudziła. Ja tu ściągnę folię. Dobra. Żeby pokazać, jak wytrzymałe jest połączenie, weźmiemy sobie tutaj taki ciężarek. No, to jest w granicach 8-10 kg. Jest to guma standardowa EPDM, dlatego nie musimy tutaj używać się podkładu do gum silikonowych. Użyjemy standardowego kleju 0,6. Jeżeli chcielibyście jeszcze zwiększyć elastyczność, możecie użyć ATK Fix Flex. Ja tutaj mam podstaweczkę, taki kąt 90 stopni, żeby łatwiej się nakładało i ściskało, i dodatkowa igła zwężająca, tak żeby zbyt duża ilość kleju nam nie wypłynęła. Zobaczcie, dla tej gumy taka ilość to jest jeszcze zbyt dużo. Zawsze możecie użyć jeszcze cieńszej igły. Ok. Dociskam, przytrzymuję. Dla pewności niech będzie to kilka sekund. Tworzywo z tej podstawki, którą tu mam, jest to POM, dlatego tu nie ma powodu do tego, żeby coś nam się tu przykleiło. Ok. Ściągam nadmiar, dociskam, wycieram jeszcze raz. Zawsze poczekaj kilka minut. Poprawiam ewentualnie jeszcze, gdyby coś tam wyszło, zawsze można ściągnąć chusteczką. Jak zabraknie, to wtedy możemy... Mamy tutaj i tutaj spoinę. Tak. Ok. A teraz na zrywanie, żeby zobaczyć, jak... Zobaczcie, po rozerwaniu mamy rozerwaną gumę.